Paweł Chmielewski, PCH24TV. Szczęść Boże. Witam Szanowni Państwo w programie W Centrum Życia. Dzisiaj moim gościem pani Monika Zając z Centrum Życia i Rodziny. Kłaniam się, szczęść Boże. Szczęść Boże. Kilka dzisiaj ważnych tematów z obszaru cywilizacyjnego przed nami, ale zacznijmy od tego, co się dzieje w Polsce, konkretnie w Warszawie, mianowicie od festiwalu Nowe Epifanie, który jest organizowany przez Centrum Myśli Jana Pawła II. Instytucja o szlachetnej nazwie, założona jeszcze za prezydentury świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego, która niestety w ostatnim czasie te myśli świętego Jana Pawła II podaje w coraz dziwniejszych formach i właśnie w dniu 23 lutego ma odbyć się w ramach festiwalu Nowe Epifanie wernisaż heretyczki, performatywny seans spirytystyczny, podczas którego będzie właśnie performatywnie i artystycznie wywoływany duch świętej Faustyny Kowalskiej, świętej Joanny d'Arc albo teozofki rosyjskiej okultystki satanistki Heleny Bławackiej. Takie rzeczy właśnie pod egidą świętego Jana Pawła II portal Marsz Info, który wydawany jest przez Centrum Życia i Rodziny, zajmował się tymi sprawami. Podobnie zresztą jak portal PCH24 i o tym właśnie dzisiaj między innymi będziemy rozmawiać. Zachęcam do tego, żeby nasze nagranie udostępniać się w mediach społecznościowych i żeby wspierać kanał PCH24. Jak Państwo wiedzą, już został wyemitowany pierwszy odcinek serialu Kto zabił Jezusa z udziałem księdza profesora Waldemara Chrostowskiego i redaktora Pawła Lisickiego, ale mogą Państwo otrzymać dostęp do wszystkich odcinków, a także do odcinka specjalnego, który będzie dostępny tylko dla naszych darczyńców. Jak to wszystko może się stać? Wszystko na banerze na Państwa ekranach i pod tym nagraniem. A gdy idzie o nasz temat, festiwal Nowe Epifanie Centrum Myśli Świętego Jana Pawła II to brzmi rzeczywiście niezwykle pobożnie, szlachetnie i powiedziałbym tak kościółkowo nawet, ktoś mógłby powiedzieć. Tymczasem, tak jak wcześniej mówiłem, tego rodzaju rzeczy się dzieją. O co tutaj chodzi? Gdyby zechciała Pani przedstawić w większych szczegółach tę ideę stojącą za performatywnym seansem spirytystycznym heretyczki. Najpierw może odnieśmy się do samej inicjatywy tego festiwalu. To jest już 14. festiwal Nowe Epifanie. Tak. Dokładnie, 14. już edycja festiwalu. Nazwa wspaniała, odnosząca się wprost do listu do artystów świętego Jana Pawła II z 1999 roku. Więc chcielibyśmy poszukiwać w tym rzeczywiście jakichś wątków, jakichś nawiązań do tego apelu, który skierował święty Jan Paweł II do artystów. Apel niezwykle istotny, apel właśnie o to poszukiwanie nowych epifanii piękna w dzisiejszym świecie. Apel też o to, aby artysta uczynił ze swojego życia właśnie piękno jako powołanie, ale też w powiązaniu dwóch sprawności, moralnej i artystycznej, które wzajemnie się na siebie wpływają, wzajemnie się warunkują. Także czytając repertuar, spoglądając na repertuar tegorocznej edycji festiwalu, próbujemy znaleźć te wątki i ten apel papieża Polaka. Próbujemy, ale znajdujemy seans spirytystyczny. No właśnie. Jak nie licuje, tak mi się zdawało. Zgadza się, absolutnie. Znajdujemy praktyki, znajdujemy jakąś zachętę czy promocję praktyk absolutnie potępionych przez Kościół, przez nauczanie Kościoła, przez katechizm Kościoła katolickiego, wydany zresztą za czasów Jana Pawła II. Znajdujemy zestawienie postaci świętych, świętej Faustyny, jak pan redaktor wspomniał, świętej Faustyny, świętej Joanny d'Arc, zestawione z postaciami heretyczek, z postaciami osób, które same odrzuciły Kościół, zerwały z jedność z Kościołem i są one zestawiane na równi z mistyczkami, ze świętymi Kościoła katolickiego. Pytanie, czy nie jest to w jakiś sposób podważanie, po pierwsze właśnie świętości, wielkości postaci dla nas, katolików, ważnych, a druga sprawa, czy to już nie jest jakaś obelga skierowana do osób, które są czcicielami tych świętych. Kolejna rzecz. Właśnie, bo tutaj będę słowo wywoływanie ducha świętej Faustyny, a obok, już abstrahując samego wywoływania ducha, prawda, to jeszcze obok wywoływania ducha rosyjskiej satanistki, no to naprawdę wydaje się godzić w naukę Kościoła katolickiego i w tak zwaną, trochę nieszczęśnie, wrażliwość, prawda, katolików. Absolutnie, absolutnie tak. Poza tym robienie, organizowanie takich performansów pod szyldem świętego Jana Pawła II, bo dodajmy, że nie tylko Centrum Myśli ma za patrona Jana Pawła II, ale także organizatorzy wprost mówią, że patronem festiwalu jest Jan Paweł II. Więc pytanie nasze, gdzie i czemu miałby patronować
w przypadku takiego performansu święty Jan Paweł II? W jaki sposób miałby swoim patronatem, przepraszam, błogosławić temu wydarzeniu i takim, choćby jak organizatorzy się tłumaczą, metaforycznym, artystycznym ujęciom problemu, który chcą przedstawić? Właśnie, organizatorzy się tłumaczą, mówi pani, bo rzeczywiście portal Marsz Info pytał organizatorów o to, jak to wszystko oceniają. Zresztą my też w PCH24 zapytywaliśmy, jakie są przyczyny tego rodzaju działań i jak to tłumaczy centrum? Niestety, poza bardzo ogólnymi wyjaśnieniami, które, tak jak wspomniałam, dotyczą jakiejś metafory artystycznej, która miałaby usprawiedliwiać wszystko, co w sztuce można wyrazić, każdy środek artystyczny, poza tym nie otrzymaliśmy żadnej odpowiedzi, żadnego nawiązania właśnie do nauczania Jana Pawła II, do tego, jak to się godzi w ogóle z katolickim, chrześcijańskim jednak aspektem tego wydarzenia, które określane jest jako wydarzenie wielkopostne. Więc my rozpoczynamy Wielki Post, czas pokuty, nawrócenia i jesteśmy zachęcani do udziału w wydarzeniach, performansach, które w żaden sposób z nawróceniem, pokutą związane nie są, wręcz przeciwnie, podważają, czy są atakiem jakieś najważniejsze dla nas, katolików, wartości, w żaden sposób nie licują przede wszystkim z nauczaniem świętego Jana Pawła II. Pod egidą sztuki wszystko można rzeczywiście przeprowadzić. No dobrze, ale co na to Kościół katolicki? Bo Centrum Myśli Jana Pawła II to brzmi, jakby to była jakaś instytucja kościelna. Taką nie jest. Jest podległa tylko magistratowi Warszawy. Także tutaj no, różne patologie są jakby z tego względu choćby możliwe. No i niestety są uskuteczniane. Ale właśnie, co na to Kościół? Bo my w PCH24 zapytaliśmy archidiecezję warszawską o ocenę, zapytaliśmy episkopat, ale nam przynajmniej nie udzielono żadnego wyjaśnienia. Nie wiem, jak Centrum Życia i Rodziny może się czegoś dowiedzieć. Niestety również żadnej informacji nie mamy, jeśli chodzi o reakcję Kościoła. Ten argument, o którym pan redaktor wspomniał, że jest to instytucja miasta stołecznego Warszawy, nie znajdująca się pod egidą Kościoła, jakby ma załatwiać wszystko. No pytanie jednak, czy jako katolicy nie mamy prawa w sytuacji, kiedy atakowane są najważniejsze dla nas wartości postaci świętych, kiedy pod szyldem właśnie świętego Jana Pawła II urządza się wydarzenia pod nazwą właśnie sztuki, pod nazwą właśnie sztuki, która ma szokować, która, jak też mówią organizatorzy, festiwal, który ma uwierać. I pytanie, czy mimo tego, że nie jest to instytucja kościelna, czy nie mamy prawa zabierać wówczas głosu i bronić swoich wartości, bronić postaci dla nas ważnych, a przynajmniej próbować też, no właśnie, prosić o uzasadnienie. Dlaczego patronat Jana Pawła II przypisywany jest takim instytucjom i takim wydarzeniom? No właśnie, jest przypisywany. Jan Paweł II się do tego odnieść już nie może, ale chcielibyśmy, myślę, że to normalne oczekiwanie, żeby biskupi się do tego odnieśli, prawda? Są jednak, często się do takich podają, strażnikami pamięci Jana Pawła II. Pełnią władzę strzeżenia depozytu wiary w konkretnych diecezjach, a tutaj reakcji nie ma. To chyba trochę rozczarowujące. Bardzo rozczarowujące i obawiam się, że te granice wolności w sztuce tak mocno się dzisiaj przesunęły i tak mocno też gdzieś to sakrum i profanum zaczyna być, te granice między sakrum a profanum zaczynają się tak zacierać, że chyba i w Kościele tracimy niestety jakąś wrażliwość na te sprawy. Sztuka, jak się mówi czasami trochę kolokwialnie, sztuka dla sztuki, rzeczywiście. Sztuka przestaje dzisiaj gdzieś budować jakieś wartości estetyczne, przekazywać jakieś treści moralne, a zaczyna być sztuką, której celem jest po prostu szokowanie. Szokowanie posunięte aż do granic bluźnierstwa, obrazy, które wskazuje jasno na to, że generalnie celem sztuki jest po prostu zarabianie dużych pieniędzy, a przekaz wartości, treści jakiś drugoplanowo albo w ogóle. No niestety reakcji nie ma, cóż, więc muszą się tym katolicy świeccy jakoś się zajmować i mam nadzieję, że to jeszcze będziemy naświetlać i nagłaśniać, także proszę uważać na festiwal Nowe Epifanie, które niestety, nawet jeżeli w poprzednich latach miał wiele ciekawych treści, w tym roku też może mieć wiele ciekawych treści, no to również tego rodzaju rzeczy tam się zdarzają, także bądźmy ostrożni. Zmieniając temat i przenosząc się z Polski za granicę, na portalu Marsz Info można było wyczytać o
powiedziałbym, no już niezwykle barbarzyńskich praktykach, jakie tym razem w Hiszpanii zostały dopuszczone. Chodzi mianowicie o proces legislacyjny związany z ustawą o osobach transpłciowych i w myśl, jak podaje portal, nowych przepisów, dzieci od 12 roku życia będą mogły poddawać się okaleczającym procedurom na podstawie własnego świadczenia, decyzji sądu i zgody rodziców. Zgoda na to, żeby 12-letnie dzieci okaleczały się w sposób zupełnie nieodwracalny, no to rzeczywiście już chyba nowy poziom barbarzyństwa. To są dramatyczne, kolejne dramatyczne właśnie odsłony tego walce ideologii LGBT, która wchodzi w przestrzeń życia coraz młodszych dzieci. Niestety, tu mówimy właśnie o 12-latkach, ale trzeba dodać, że osoby poniżej 12 roku życia również będą miały już prawo do domagania się, na przykład w szkole, aby zwracano się do nich imieniem niezgodnym z płcią biologiczną. Oczywiście nie będzie to umocowane formalnie przez jakąś procedurę właśnie urzędową, ale jak najbardziej w szkole mają się prawo domagać zwracania imieniem innym niż płeć na to wskazuje. Także jakby te granice wieku coraz bardziej się przesuwają i coraz bardziej liberalne są też te przepisy. Niestety nie zwraca się uwagi na to, jakie będą konsekwencje, jakie już mogą być konsekwencje dla dzieci, dla ich zdrowia fizycznego, psychicznego, jakie będą to konsekwencje długofalowe za kilka lat czy kilkanaście lat. Być może takie dziecko będzie chciało założyć rodzinę, okaże się, że jest to niemożliwe albo bardzo utrudnione, okaże się, że zostało po prostu okaleczone i jaki będzie wielki dramat tego dziecka za lat kilkanaście. Niestety jest to właśnie ze wszystkimi takimi rozwiązaniami. Idzie wielki biznes żerujący na ludzkiej krzywdzie, naiwności również dzieci, które są łatwo, dają się zmanipulować propagandzie właśnie środowisk LGBT, nie licząc się z konsekwencjami długofalowymi. Niestety, jak pokazują już przykłady, chociażby Wielkiej Brytanii, gdzie w ubiegłym roku została zamknięta jedna z takich klinik oferujących tranzycję, pokazują właśnie, jak po latach te konsekwencje uderzają w te osoby, które gdzieś czasami właśnie naiwnie, dając się wmanipulować w narrację środowisk LGBT, dokonały takiego samookaleczenia przy właśnie zezwoleniu organizacji społecznych, zezwoleniu lekarzy, czasami właśnie przy zezwoleniu lekarzy, psychologów, czasem też może i własnej rodziny. Zamiast wówczas właśnie wyjść z pomocą do takiego młodego człowieka, który być może bardzo, jakiś bardzo taki trudny sposób przeżywa wiek dorastania, wyjść z pomocą przede wszystkim w rodzinie, a być może nawet z pomocą jakąś specjalistyczną. Niestety za tę pomoc uważa się właśnie samookaleczanie młodego człowieka, dramatyczne w konsekwencjach. Zrewolucjonizowanej Hiszpanii nas już tego rodzaju rzeczy niestety nie dziwią, bo się przyzwyczailiśmy właśnie, że stamtąd ta największa degradacja, degrengolada płynie, ale i w naszym kraju przecież wiele jest osób i środowisk, które chciałyby analogiczne rozwiązania wprowadzać. Mieliśmy zresztą nagłaśniane także w PCH24 przypadki o bardzo takich brutalnych prób samookaleczenia właśnie w imię ideologii transgender i w naszym kraju, a powiedziałbym, że takim pewnym medium, przez które ta ideologia jest transmitowana, są dzisiaj zwłaszcza media społecznościowe, niestety często telefony, przy których, jak wiemy ze statystyk, dzieci i młodzież spędzają długie, długie godziny, poza wszelką kontrolą, czy rodziców, czy jakichś instytucji szkolnych. I tutaj właśnie Centrum Życia i Rodziny wyszło w ubiegłym roku, jeżeli się nie mylę, proszę mnie poprawić, jeżeli się mylę, z inicjatywą, aby zakazać, wzorem zresztą kilku krajów zachodnioeuropejskich, używania telefonów, smartfonów w szkołach. Choćby po to właśnie, żeby się dzieci nie nagrywały i chociaż trochę się mogło tych smartfonów oderwać. Jest apel do ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka właśnie o wprowadzenie jakichś regulacji. Na czym, jaki jest ostateczny cel, powiedziałbym, tych działań i czy ten apel spotkał się już z jakimś odzewem ze strony pracowników ministerstwa? Kampania Szkoła bez smartfonów prowadzona przez Centrum Życia i Rodziny od dokładnie miesiąca. Do tego czasu udało nam się już zebrać ponad 10 tysięcy podpisów osób, które również nie zgadzają się właśnie z tym używaniem przez uczniów telefonów w szkołach.
Jak pan redaktor wspomniał, wiemy, że takie rozwiązania są możliwe. Kraje zachodnie, niektóre już od kilku lat takie zakazy mają wprowadzone, chociażby we Francji. Od 2018 roku istnieje taki zakaz. I widzimy już też dobre, pozytywne efekty wprowadzenia takich zakazów. Między innymi w Wielkiej Brytanii londyńska Szkoła Ekonomii i Nauk Społecznych przeprowadziła badania, z których wynika, że właśnie ograniczenie czy zakaz używania telefonów w szkołach jest jedną z najbardziej skutecznych i przy tym najtańszych metod, środków zwalczania nierówności edukacyjnych wśród młodzieży. A to z prostych bardzo powodów, ponieważ dzieci, młodzież, które koncentrują się w sposób bardziej pełny na treści zajęć, robią lepsze notatki, też są w stanie poprawić swoje oceny, nawet ci uczniowie słabsi. Także to już taki jeden z pozytywnych bardzo efektów. Ponadto raport NASK-u sprzed niespełna 2 lat też pokazuje bardzo, bardzo ważne dane, które dotyczą wpływu właśnie korzystania ze smartfonów i innych urządzeń elektronicznych na szeroko pojęty dobrostan zdrowotny, psychiczny dzieci, także na kwestie związane z rozwojem, z wychowaniem dzieci. Między innymi wskazują na rosnący, niestety bardzo niepokojąco rosnący wzrost korzystania z telefonów w ciągu doby przez dzieci. Średnio dzisiaj to jest około 5 godzin dziennie, jeśli chodzi o nastolatki. 5 godzin dziennie, jeśli chodzi o te dni wolne od zajęć, to nawet ponad 6 godzin. Wskazuje się też na to, że nastolatki właśnie tak już uzależniane powoli od urządzeń elektronicznych bardzo jakby zmieniają swoje nastawienie do wykonywania codziennych obowiązków, do nauki, nawet do udziału w nabożeństwach. Co trzeci nastolatek stwierdził, że wolałby pozostać przy swoim telefonie zamiast uczestniczyć w nabożeństwie, a już co piąty mówi, że wolałby mieć telefon, spędzić czas z telefonem zamiast odrobić lekcje, uczyć się czy wypełniać inne obowiązki domowe. Więc widzimy, że ta kampania odpowiada na bardzo aktualny, bardzo ważny problem. I mamy nadzieję, że apel kierowany do ministra edukacji i nauki spotka się z jakąś reakcją, że ta debata, która dzisiaj jest na poziomie szkół, ponieważ kwestie właśnie warunków korzystania, wnoszenia i korzystania z telefonów w szkołach dzisiaj regulują w Polsce statuty szkolne, także jakby jest to ten poziom niższy, powiedzmy, debaty, mamy nadzieję, że przez ten apel ta debata jakby awansuje na szczebel gabinetu ministra edukacji i nauki. Bo tak rzeczywiście było, chociaż nic nie zastąpi uwagi i czujności rodziców, a można przypomnieć naszym widzom, że chyba w każdym smartfonie można założyć blokady i ograniczenia, które, nie wiem, 15 minut tylko pozwolą korzystać z internetu i różnych aplikacji dzieciom, tak żeby ta plaga smartfonowego zidiocenia jednak była jak najmniejsza. Także tutaj rodzice odgrywają prymarną rolę, ale miejmy nadzieję, że i minister też się tym zajmie i chociaż będzie jakoś uczulał. Zakończmy w takim razie ten nasz przegląd takich różnych cywilizacyjnych tematów czymś bardziej pozytywnym, mianowicie jest wielkopostna amerykańska inicjatywa 40-dniowej modlitwy za życie, inicjatywa, która też w Polsce gdzieś się miejscami pojawia. Portal Marsz Info podawał informację o tym, że przynajmniej w jednej z polskich parafii też została podjęta właśnie taka inicjatywa, albo 40 dni modlić się, pościć w intencji życia. Oczywiście w naszym kraju, wiadomo, aborcja jest w większości wypadków zakazana, zupełnie inna sytuacja niż w Stanach Zjednoczonych, ale tego rodzaju inicjatywy, no cóż, mają jednak wymiar globalny. Przecież nie chodzi tylko o modlitwę za życie w Polsce, ale wszędzie na świecie. Na czym polega ta 40-dniowa modlitwa? Bo to zdaje się już praktyka, no nie tegoroczna, tylko dobrze ustalona, zwłaszcza w Ameryce. Zgadza się. W Stanach Zjednoczonych
Pierwszy raz taka inicjatywa została podjęta w 2004 roku, więc już niedługo 20 lat będzie tej inicjatywy. Jeśli chodzi o nasze warunki polskie, to rzeczywiście, jak pan redaktor wspomniał, już pojawiają się parafie czy diecezje nawet, które angażują się również w tę inicjatywę sztafety modlitewnej za życiem. Jest to Zielona Góra, jest to też Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Legnickiej, które również zachęca do włączenia się właśnie w ten modlitewny szturm do nieba za życiem, a również w intencji pokoju na świecie. I oczywiście, że tak, każdy z nas, myślę, że właśnie to jest taki dobry moment, właśnie Wielki Post, aby niezależnie od tego, co na co dzień robimy, w jaki sposób możemy angażować się na rzecz obrony życia poczętego, aby właśnie poczuć się w tym czasie szczególnie odpowiedzialnym, włączając się właśnie swoją modlitwą, postem właśnie w obronę życia poczętego. Można to uczynić, właśnie te diecezje, które są organizatorami tej akcji, udostępniają grafik, w który można się wpisać przez, wystarczy pół godziny nawet, prawda, tak, jednorazowo pół godziny w Wielkim Poście poświęcić tej modlitwie adoracji Najświętszego Sakramentu czy postu właśnie w tej intencji. Trzeba powiedzieć, że w Stanach Zjednoczonych ta inicjatywa przyniosła już bardzo, bardzo konkretne owoce. W tym czasie szacuje się, że zostało uratowanych około 20 tysięcy dzieci. Ponad 200 pracowników tzw. klinik aborcyjnych zrezygnowało z pracy w tych placówkach. Jak rozumiem, w Stanach Zjednoczonych to nie tylko prywatne modlitwy, ale również publiczne różnego rodzaju manifestacje, modlitwy, które dają taki wyraźny sygnał, że ktoś się sprzeciwia tej rzezi dzieci narodzonych. Tak jest, tak jest. Tak się dzieje właśnie w sposób publiczny. Jest to manifestowane zarówno w Stanach Zjednoczonych, a także w Hiszpanii. Obrońcy życia właśnie, gromadząc się wokół tej inicjatywy 40 dni dla życia, gromadzą się właśnie pod ośrodkami aborcyjnymi, mimo że grozi im za to kara więzienia. Także jak najbardziej ma to formę nie tylko właśnie takiej indywidualnej modlitwy w domowym zaciszu, ale także w przestrzeni publicznej. Piękne inicjatywy pokazują, że jest jednak duch w katolikach cały czas i ktoś chce walczyć o dobre sprawy, tak żeby takich rzeczy było jak najwięcej. Bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Państwu bardzo dziękuję za uwagę i no cóż, jak widzimy, nie tylko złe rzeczy się dzieją, jak te dziwne seanse spirytystyczne w nowych epifaniach, ale także dobre inicjatywy są podejmowane, oby tego było jak najwięcej. Raz to jeszcze podkreślę. Zachęcam do tego, żeby wspierać kanał PCH24, Kto zabił Jezusa, nasz najnowszy serial. Mogą Państwo otrzymać dostęp do wszystkich jego odcinków i do odcinka dodatkowego tylko dla naszych darczyńców. Informacje na banerze na Państwa ekranach pod tym nagraniem. Ja kłaniam się, dziękuję i z Panem Bogiem.